Pozwolę sobie troszkę przyspieszyć, bo jesteśmy w lekkim niedoczasie, a niektórzy z nas, a zwłaszcza pan profesor, musi wyjść punktualnie, żeby nie powiedzieć nawet ciut wcześniej. Inni też muszą wyjść. W związku z tym pozwolę sobie zacząć. Panie profesorze, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, nie wiem, jeżeli mamy szyć, to nie wiem, czy nie potrzeba więcej światła, czy też się wystarczy. Krawiectwo to nie jest taka operacja, która się bez światła daje zrobić, ale powiedzmy, że jeszcze starczy. Ja chcę od razu powiedzieć, ja nie wierzę w to, że tutaj można za pomocą poprawek krawieckich coś zrobić. Ja nie bardzo wierzę w szycie, ja bardziej wierzę w gojenie. I będę starał się ten sąd uzasadnić. No zacznę od tego, o czym tutaj już parokrotnie była mowa, że w życiu każdego społeczeństwa naturalne jest współistnienie procesów integracji i dezintegracji. I problemem nie jest to, że nie ma procesów dezintegracji. Problemem jest to, kiedy zostaje zachwiana równowaga pomiędzy nimi, kiedy nie ma czegoś w rodzaju metaintegracji, czyli jak gdyby zbudowania sposobu na równoważne istnienie procesów integracji i dezintegracji. Być może moim zdaniem to jest właśnie rzeczywistość polska. Ten podział, który jest w Polsce, w moim przekonaniu zaczynał się od podziału rzeczywiście na poziomie politycznym, medialnym, elit, ale on stopniowo schodzi coraz niżej. On wbrew temu, co zdaje się, niestety nie miałem okazji tego słyszeć, ale co mówiono na pierwszej sesji, dotyczy także podziałów społecznych i to, że nie jest zawsze wychwytywane przez tradycyjne badania stratyfikacyjne, być może wynika z tego, że te mierniki stratyfikacyjne nie do końca chwytają nowe wymiary położenia społecznego, a nie dlatego, że one nie stają się, że one tracą swoją ważność. Ten podział wreszcie niewątpliwie dotyczy kwestii tożsamościowych. On ulega pewnemu wzmocnieniu i na ten temat chciałem powiedzieć parę zdań. Ta zmiana, która rozpoczęła się od poziomu instytucjonalnego, ona ewidentnie przechodzi teraz na poziom budowy nowych elit, na poziom strukturalny i na poziom normatywny. Jeśli chodzi o poziom strukturalny, to wydaje mi się, że można to obserwować poprzez to, że zaczyna być widoczny coraz bardziej pewien zamiar budowy nowej struktury społecznej poprzez rozmaitego rodzaju transfery socjalne, które się dokonują. Kto wie, czy nie jest intencją tych transferów socjalnych to, aby zacząć budować coś w rodzaju nowej własnej klasy średniej, własnej w sensie bliższej rządzącym niż innym grupom politycznym. Ta klasa średnia może być zaprzeczeniem tradycyjnych idei klasy średniej, ponieważ będzie raczej oparta o zależność od państwa, a nie o niezależność od państwa. Temu zresztą będzie poświęcona najbliższa debata w Instytucie Filozofii i Socjologii 10 kwietnia. Zaczyna ten podział także być obecny na poziomie normatywnym poprzez budowanie pewnego specyficznego typu legitymizacji naszej obecności w Unii Europejskiej. Nie chcemy z Unii tych chorych miazmatów ideologicznych. Unia jest nam potrzebna po to, żeby Polacy byli zamożni. Ta ekonomiczna legitymizacja Unii Europejskiej teraz jest coraz bardziej eksplikowana. Całość tego podziału nigdy nie była tak wyraźnie jak gdyby wyartykułowana, jak to na przykład czyni Orban na Węgrzech, ale w moim przekonaniu ten podział zaczyna przychodzić z poziomu instytucjonalnego na poziom społeczny i na poziom normatywny właśnie. Ale fakt, że ten podział zaczyna być wzmacniany przez przechodzenie jak gdyby coraz głębiej do głębszych poziomów struktury, powoduje także, że on się niejako zaczyna osłabiać. To jest taki dwojaki proces. Z jednej strony ten podział się utrwala, ale z drugiej strony się osłabia. Osłabia się poprzez to, że powstaje coraz bardziej taki posegmentowany, przypominający notabene system komunistyczny, o którym właśnie w tych wymiarach pisał na przykład Antoni Kamiński. Ja też próbowałem o tym pisać. System posegmentowany, gdzie właściwie nie ma już jednego systemu, a ten sfragmentaryzowany i posegmentowany system jest stabilizowany przez to, że ludzie muszą wchodzić w wymiany jak gdyby z rozmaitymi podsystemami tego systemu. Bardzo
dobrze, w jednym z wymiarów użył, scharakteryzowali to Władyka i Janicki już parę miesięcy temu w Polityce, pisząc o tym, że jest to właśnie taka segmentacja postrzegania rzeczywistości. No może zabierają rzeczywiście wolność i likwidują, czy też niszczą, bądź osłabiają liberalną demokrację, ale za to w innym wymiarze, na przykład w wymiarze właśnie takim socjalno-bytowym, robią dużo sensownych rzeczy. I wiele osób potrafi funkcjonować w taki posegmentowany sposób. Tą przejawem tej segmentacji jest także to, że jest w moim przekonaniu różnica pomiędzy odrzuceniem systemu na poziomie postaw, a pewnym włączeniem w ten system na poziomie behawioralnym. I to też ten system stabilizuje. I to jest ta dwoistość. Z jednej strony ten podział jest coraz bardziej głęboki, ale z drugiej strony istnieją mechanizmy tej segmentacji i dostosowywania się do niego, które utrwalając go, jakoś go trochę osłabiają. Osłabia go także i to, że ten podział w pewnych wymiarach zaczyna już nie tyle dzielić wyłącznie ludzi z różnych grup społecznych i różne grupy społeczne, ale on zaczyna przychodzić na poziomie ról społecznych. W jednej roli społecznej bywamy bardziej anty temu, co się dzieje, w innej roli społecznej jesteśmy włączeni w ten system. I to powoduje, że jest bardzo trudno mówić o tym, jak można go zszywać. Ja bardziej wierzę właśnie w proces gojenia się. Zarazem nie jest to, powiedziałbym, coś nowego, bo ja przypominam, że już dawno temu Jerzy Szacki napisał w jednym ze swoich tekstów takie sformułowanie o wieczności sporów na temat tego, czy jedna Polska, czy więcej niż jedna Polska. Potem był Smoleńsk, który tutaj został przypomniany, który to bardzo wzmocnił, ale to wszystko przecież istnieje od jakiegoś czasu. No więc teraz, jeżeli jest tak, że ten podział ma charakter migrujący jak gdyby z góry od instytucji coraz niżej i coraz głębiej, a jednocześnie zakorzenia się i jakoś się jego ostrość w moim przekonaniu być może także przynajmniej w pewnych grupach i w przypadku pewnych osób osłabia, to z tego wynikają możliwości zszywania czy też brak tych możliwości. Wydaje mi się, że jeżeli spojrzymy na ten podział właśnie w takim sensie strukturalnym, no to wtedy, skoro to nie jest tylko proces o takim charakterze instytucjonalno-politycznym, ale także i społecznym, to nieskuteczne mogą być, moim zdaniem, znaczy nieskuteczne byłyby jakiekolwiek próby pedagogiki społecznej, na przykład uczącej tolerancji, uczącej porozumienia. One nie wystarczą tutaj, podobnie jak nie wystarczą zmiany instytucjonalne, choć mogą być warunkiem koniecznym. Jedną z bardzo niewielu konsekwentnych i spójnych propozycji takich zmian instytucjonalnych jest ta idea wnoszona przez grupę osób skupionych wokół inkubatora nowej umowy społecznej. Ja osobiście muszę powiedzieć, że nie bardzo w to wierzę, ponieważ wydaje mi się, że zdecentralizowanie Polski jest zdecentralizowaniem wielu rozmaitych problemów, a nie ich rozwiązaniem. Jest raczej rozproszeniem tych problemów, co niekoniecznie musi oznaczać ich rozwiązanie. To jest jedna uwaga. A druga uwaga jest taka, że jeżeli jest tak, że ten podział także dotyka tożsamości, to ja sobie nie bardzo wyobrażam zdecentralizowanie problemów tożsamościowych, że inne będą w Zielonogórskim, a inne będą na Mazowszu. Ja to oczywiście upraszczam i wyostrzam, ale jest tutaj pewne ciśnienie czasu i nie chcę przedłużać. Natomiast uważam, że ta próba zasługuje na poważną dyskusję, mimo tego, że moim zdaniem nie jest bardzo realistyczna, ponieważ nie bierze pod uwagę właśnie tego, że istota tego podziału dotyczy już głębokich tożsamościowych kwestii, których nie można zdecentralizować. Teraz, jeżeli ten podział jest wynikiem zachodzenia pewnego rodzaju procesów społecznych, to moim zdaniem remedium na niego są właśnie pewnego rodzaju procesy gojenia się idące w drugą stronę, także zachodzące w strukturze społecznej, i one w moim przekonaniu zachodzą, chociaż zachodzą w takiej logice dłuższego trwania, które i tak jak na warunki długiego trwania w Polsce jest w moim przekonaniu relatywnie krótkie. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że no to społeczeństwo jednak się przesuwa w kierunku takiej nawet tradycyjnie rozumianej modernizacji. W wyniku wzrostu wykształcenia, w wyniku wzrostu zamożności, nawet mimo wzrostu nierówności społecznych, w wyniku zdecydowanego wzrostu sekularyzacji tego społeczeństwa i w wyniku coraz silniejszych, może nie, ale
cały czas silnych postaw proeuropejskich. Jeżeli się teraz weźmie pod uwagę te wszystkie cztery procesy, to widać w moim przekonaniu, że elektoraty, które byłyby skłonne jak gdyby być po tej drugiej stronie tego podziału, mają tendencję malejącą. Jeżeli ja myślę o gojeniu się, to ja myślę o takim specyficznym gojeniu się polegającym na tym, że jednak, no krótko mówiąc, to społeczeństwo staje się coraz bardziej liberalne, nawet jeśli nie artykułuje otwarcie swojego stanu mentalnego jako liberalizmu. Krótko mówiąc, no trochę często ludzie nie wiedzą, że mówią prozą. Są bardziej liberalni na poziomie behawioralnym niż na poziomie deklaracji i tezy o silnym konserwatyzmie, czy też o silnym konserwatyzmie, szczególnie w środowiskach młodzieżowych, moim zdaniem nie są wystarczająco empirycznie udokumentowane. W moim przekonaniu za wcześnie trochę została pogrzebana pewna idea liberalizmu, ponieważ to, co PiS zrobił, to w bardzo dużym stopniu przybliżył ją jednak poprzez swoje rozmaite antyliberalne posunięcia, przybliżył ją odczuciom codziennym i codzienności. Takie procesy, czy też takie zjawiska jak ochrona praw mniejszości, ochrona wolności, które brzmiały dość mocno abstrakcyjnie dla ludzi w ciągu ostatnich blisko 30 lat, zaczęły nabierać bardzo praktycznego sensu i spotykanego w życiu codziennym. To, że reforma sądów staje się coraz bardziej dostrzegalna dla ludzi, wynika także z tego, że choć no, niby 20-kilka% tylko Polaków miało w ciągu ostatnich kilku lat wedle badań CBOS-u doświadczenie osobiste z systemem sądowniczym, to jednak ten proces rośnie w niewielki sposób, ale wyraźną tendencją jest to, że coraz więcej sporów, jak w każdym modernizującym się społeczeństwie, jest rozstrzyganych jednak za pomocą sądów i to, co się dzieje w sądach, zaczyna dotyczyć ludzi coraz bardziej i jest coraz mniej rzeczą abstrakcyjną. W moim przekonaniu te procesy strukturalne stają się bardzo silnym remedium mogącym w zamierzeniu prowadzić do tego, że ten ostry podział będzie się stępiał jeszcze bardziej, ponieważ zmiana, jaka w Polsce zachodzi, jest zmianą, no, przynajmniej do tej pory, w nieuchronny sposób idącą w jednym kierunku. I jeszcze jedna uwaga na sam koniec. Mamy tendencję do patrzenia na jak gdyby ogromną siłę i nienaruszalność tej zmiany wyłącznie poprzez pryzmat tego, jakie konkretne decyzje instytucjonalne i rozwiązania zostały podjęte przez Prawo i Sprawiedliwość. Ale zapominamy o tym, jak niewielką większością głosów Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory. Nie można jak gdyby głębokości i siły tych przekształceń utożsamiać z tym, że stoi za nimi absolutnie nie do ruszenia siła polityczna. Ta siła polityczna wprowadza te rzeczywiście głębokie zmiany, często już na granicy swojego mandatu i swoich możliwości, bądź przekraczając nawet ten mandat, ale ta siła polityczna wygrała bardzo niewielkim marginesem wybory. I w wyniku innego rezultatu wyborów, być może bylibyśmy zupełnie gdzie indziej i być może, kto wie, czy nie będziemy gdzie indziej. I wtedy, kto wie, czy ten podział, o którym mówimy, że jest on tak fundamentalny i tak zasadniczy, czy jednak w dużym stopniu nie zostanie złagodzony. On nie zniknie, ponieważ te różnice tożsamościowe zawsze jakoś pozostaną. Natomiast jednak w moim przekonaniu, także na dłuższą metę, one będą się zacierały przez ten no, jakiś nieuchronny proces, nawet tradycyjnie rozumianej modernizacji polskiego społeczeństwa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za dyscyplinę czasową również. Panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie do zabrania głosu w tej dyskusji. Ta okazja jest dla mnie dość naturalna, dlatego że akurat jestem na końcu pisania obszernego tekstu odpowiadającego po części na pytanie, które zostało postawione w tym bloku, a będącego kontynuacją tego, co wcześniej, w poprzednich miesiącach publikowałem. Jak część Państwa wie, zadeklarowałem się jako komunitarysta. Zastanawiając się długo jako 42-latek, kim ja właściwie jestem światopoglądowo, wychodząc ze środowiska, które się deklaruje jako liberalne, z góry na dół i z lewa do prawa,
i czując coraz większy kłopot z tą deskrypcją polityczną. Tak? Więc cofnąłem się do trzech wartości rewolucji francuskiej, które leżą u podłoża demokracji zachodnioeuropejskich i zacząłem badać własny umysł i własne serce, zastanawiając się, do czego mi najbliżej. Czy do wolności, czy do równości, czy do braterstwa łamane przez siostrzeństwo. Potem zacząłem to krzyżować z refleksją nad tym, czego być może potrzebuje Polska w tym momencie, w którym pokolenie 40-latków przyjmuje odpowiedzialność za ten kraj, czy chce, czy nie chce. I doszedłem do wniosku, że 30 lat po transformacji i przemianach polityczno-gospodarczych w Polsce, ta jedna rzecz, o której zapomnieliśmy, to jest wspólnota. I długo się nad tą wspólnotą zastanawiałem, zastanawiając się też nad tym, jak żeśmy ją zgubili po drodze przez 30 lat, dlaczego żeśmy o jej budowę w wystarczającym stopniu nie zadbali. Nikogo za to nie obwiniam, doskonale rozumiem dynamikę przemian gospodarczo-politycznych lat 90., ale wydaje mi się, że nadszedł taki czas, w którym należy się skupić nie na wolności, która już jest uzyskana, której należy oczywiście bronić, ją podtrzymywać i pole jej ekspresji poszerzać, ale też usłyszeć to, co leży u podłoża populizmu, na którym wybory wygrał PiS, czyli tęsknotę za bezpieczeństwem płynącym z bycia razem. Tutaj wielokrotnie w ciągu tego dnia padało słowo wspólnota z różnymi przymiotnikami, wspólnota społeczna, wspólnota polityczna, ale nie słyszałem tak naprawdę definicji i próby refleksji nad tym, co to ta wspólnota jest. No, poza Andrzejem Lederem, który mówi, że wspólnota polityczna w Polsce jest niemożliwa, bo kulturowo, historycznie jesteśmy do tego nieprzygotowani. Moja refleksja mnie doprowadziła do tego, że o wspólnocie demokratycznej nie stanowi narodowość, terytorium ani wspólny wróg, tylko tworzą ją wartości, które duża grupa ludzi przeżywa jako wspólne i których przestrzega w życiu publicznym. Jakie wartości wyznajesz? To jest jedno z najbardziej krępujących pytań, jakie można zadać w Polsce Polakowi. Jeżeli państwo, ktokolwiek z państwa wyjedzie po raz pierwszy do Ameryki, no to jesteście zaskoczeni tym, jak bardzo ludzie jednak noszą na mankietach swoje wartości i są gotowi deklarować, w co wierzą i co jest im bliskie. Na sztandarach i w paszportach bardzo śmiało piszemy Bóg, honor, ojczyzna. Politycy mają usta pełne frazesów o patriotyzmie, tradycji i rodzinie. Publicyści przodują w pryncypialnych sądach w Polsce, ale o tym, co dla każdego z nas jest wartościowe, rozmawiamy niechętnie, niemal wstydliwie. Wartości są w Polsce sprawą prywatną, często zastrzeżoną dla sfery duchowej, jakby w świecie doczesnym, w tym świecie politycznym, były zbędne lub niewarte nazwania. A może dlatego, że deklarowanie wartości pociąga za sobą skutki, bo pytania o zgodność naszych wyborów osobistych, drogi zawodowej i codziennych decyzji z tym, co odczuwamy jako wartościowe. Pytania o to, kim jesteśmy i czy żyjemy w zgodzie ze sobą. Wartości definiują naszą dojrzałą tożsamość, tę jej część, która wykracza poza pochodzenie, wyznanie i wychowanie, a w której wyrażają się nasze jednostkowe aspiracje, wyobrażenia i marzenia o nas samych. Dojrzała tożsamość otwiera drogę do integracji osobowości, a dalej do świadomego kierowania własnym losem. To, co odnosi się do jednostki, jest prawdziwe także dla zbiorowości. Jeśli w Polsce nie mamy dziś zintegrowanej wspólnoty, to dlatego, że nie wypracowaliśmy dojrzałej tożsamości zbiorowej. Posiadamy tożsamość narodową, religijną i kulturową, zbiorowe odpowiedniki pochodzenia, wyznania i wychowania, ale brakuje nam zbioru współczesnych wartości, które z przekonaniem i radością, to ważne, z radością, uznalibyśmy za wspólne i na tyle ważne, by oprzeć na nich życie zbiorowe. Rozmowa o wspólnych wartościach to refleksja nad tym, kim jesteśmy, ale przede wszystkim kim chcemy być i jaki świat tworzyć wokół nas. To wartości organizują życie społeczne, dają sens polityce, wyznaczają granice sporu, dają oparcie instytucjom, wreszcie zabezpieczają wspólnotę przed samozagładą. Zbiorowość, która nie ustanowi swoich wartości, będzie cały czas cofać się do stanu natury, może korzystać z procedur demokratycznych, ale nie zdoła użyć mocy demokracji do tego, by trwale pokierować swoim losem. To jest miejsce, w którym dzisiaj jest Polska, u kresu demokracji ślepo praktykowanej, na progu demokracji świadomie przeżywanej. Aby móc do niej przejść, musimy zbudować wspólnotę opartą na wartościach. Dlaczego mówię o wspólnocie, a nie o społeczeństwie? Z dwóch względów. Po pierwsze, zbiorowości ludzkie w naturalny sposób organizują się w plemiona, czyli grupy podobnych do siebie jednostek, które reprezentują ich wspólne interesy wobec innych plemion. Plemię jest naszym politycznym stanem natury. W nim się rodzimy, a w zamian za posłuszeństwo i dopasowanie otrzymujemy poczucie przynależności i bezpieczeństwa. Plemieniem nie jest tylko PiS. Plemieniem jest także ruch Komitetu Obrony Demokracji, czy środowisko, w którym tutaj się spotykamy. To są takie same plemiona, jak te plemiona, które zwykliśmy nazywać plemionami w tym pejoratywnym sensie.
Instynkt plemienny nie zanika wraz z rozwojem danej zbiorowości czy awansem konkretnej jednostki. Ujawnia się w każdym z nas w sytuacjach zagrożenia. W takiej sytuacji funkcjonujemy dziś od lat, o czym mówił pan profesor pod koniec poprzedniej sesji. W sytuacji zagrożenia cofamy się do własnego plemienia, stajemy się wyznawcami jego przekonań i odcinamy się od innych plemion. W zbiorowości następuje polaryzacja, wzrasta populizm i wybucha konflikt plemienny. W okresach spokoju instynkt plemienny ustępuje miejsca potrzebie indywidualizmu. Jako jednostki szukamy odrębności i wolności. Plemiona schodzą na dalszy plan, ponieważ ograniczają naszą autoekspresję i samorealizację. Dlatego gdy czujemy się bezpiecznie, wychodzimy poza nie do szerszej zbiorowości, która pozwala na nieskrępowaną pogoń za własnymi potrzebami i interesami. Nazywamy ją społeczeństwem, które w przeciwieństwie do plemienia jest sztucznym konstruktem. A polityczną emanacją tej sztucznej zbiorowości jest to, co nazywamy społeczeństwem obywatelskim, rozumiane jako suma obywateli podążających tak naprawdę za swoimi jednostkowymi interesami politycznymi. Wprowadziłem te dwie definicje po to, żeby przejść do wspólnoty, którą rozumiem jako taki wehikuł, który pozwala poradzić nam sobie, czy stworzyć, budować pomost pomiędzy tymi dwiema tożsamościami, których się nigdy nie wyzbędziemy jako zwierzęta polityczne. Z jednej strony tą tożsamością indywidualną, która skrajnie jest motywowana naszym indywidualnym interesem i naszymi indywidualnymi dążeniami, a z drugiej strony plemiennością, która zamyka nas w interesach grupowych. Istotą wspólnoty nie są jednostki, tylko relacje pomiędzy nimi i jakości, które tworzą razem. Najważniejszą jest poczucie wspólnoty, czyli łączności z innymi ludźmi, bycia częścią większej i żywej całości, co daje poczucie przynależności, ugruntowania i celu. Mówiliśmy tutaj dużo o tym, że ta polityka ostatnich 30 lat była bardzo projektowa. Polegała na wchodzeniu do Unii Europejskiej, obalaniu komunizmu, wchodzeniu do NATO. Grecy mieli pojęcie telosu, czyli tego nadrzędnego celu, do którego dążymy. Alternatywą, którą proponuje nam Jarosław Kaczyński, jest polityka oparta na sporze, której sensem i celem jest spór i konflikt. Ja uważam, że dojrzała polityka demokratyczna jest polityką zorientowaną na budowę, podtrzymywanie i stałą modyfikację wspólnoty demokratycznej w miarę jak zmieniają się potrzeby i oczekiwania dużych grup społecznych. Plemię również dostarcza tych jakości, jak przynależność, ugruntowanie i poczucie celu, nawet w większym stopniu niż wspólnota, ale w zamian odbiera jednostce autonomię. Społeczeństwo, ta trzecia forma organizacji zbiorowej, gwarantuje jednostce pełną autonomię, ale kosztem doświadczenia zbiorowego. Nie daje poczucia przynależności, wbrew temu, co często mówimy, ugruntowania niebezpieczeństwa. Jest tylko sumą jednostek, które obok siebie praktykują indywidualizm. U podstaw wspólnoty, co też ważne, o czym często zapominamy, leży różnorodność. Szukanie tego, co wspólne, ma sens tylko pomiędzy jednostkami różnymi od siebie. Jednostki podobne do siebie będą ciążyć ku jednorodności i w naturalny sposób stworzą plemię. Wspólnota jest więc z definicji otwarta na różnorodność, ale też z definicji wymagająca. Jej tożsamość określają wspólne wartości, które muszą stać nazwane i być stale przeżywane pomiędzy jednostkami, aby podtrzymywać poczucie przynależności, ugruntowania i celu. Powiecie państwo, że to wszystko brzmi bardzo ładnie, podniośle i wysoce teoretycznie i skrajnie niepraktycznie. Wydaje mi się jednak, że doszliśmy do takiego momentu, gdzie cynizm polityczny zmusza nas do cofnięcia się na wyższy poziom, ale chcę już powiedzieć, że chciałbym tę dyskusję o wartościach sprowadzić na poziom bardzo konkretny. Ja nie jestem wyznawcą konstruktywizmu politycznego, ani nie sądzę, że można stworzyć wspólnotę polityczną w Polsce, w której nie będzie sporu politycznego. Jest jasne, że spór polityczny jest integralną częścią demokracji. Wydaje mi się natomiast, że potrzebna jest nam w tej chwili pewna generalna, zasadnicza, fundamentalna filozofia polityczna, na którą zgodzi się całe spektrum polityczne i która zorganizuje dyskurs polityczny i działanie polityczne w taki sposób, żebyśmy byli w stanie dalej ten kraj rozwijać i nie zabić się po drodze nawzajem. I dlatego postuluję dyskusję nie tyle o wartościach konkretnych, bo one mogą być różne pomiędzy różnymi plemionami, ale dyskusję o metawartościach, czyli w zasadzie o wartościach wspólnotowych, czyli o pewnych, jak Anglicy by powiedzieli, guiding principles, co do których moglibyśmy się zgodzić, niezależnie od tego, czy głosujemy na PiS, Platformę Obywatelską, czy na Nowoczesną, które opisywałyby taką wspólnotę, w jakiej chcielibyśmy żyć, niezależnie od naszych różnic światopoglądowych, obyczajowych, regionalnych czy społecznych. Kilka z takich wartości, które mi przychodzą do głowy w oczywisty sposób, to jest szacunek, a nie godność, bo godność to jest coś, co możemy stracić, a szacunek to jest coś, co możemy komuś dać, o tym była już też mowa dzisiaj. Odpowiedzialność, życzliwość, czyli miłość polityczna, taką jaką możemy mieć do obcego człowieka w interakcji politycznej. Wzajemność rozumiana jako
otwartość i gotowość wyjściowa obywateli do robienia dobra na rzecz innych, tak samo jak inni robią na rzecz nas. Integralność, czyli integrity polityków, czyli spójność między tym, co mówią, a tym, co robią i jak żyją. Czy rządność jako podstawowa metawartość, czy cecha państwa, które nie tylko istnieje i ma władzę, ale jest w stanie także zmieniać rzeczywistość na potrzeby obywateli. W sensie praktycznym mi chodzi po głowie projekt społeczny pod roboczym hasłem Dogadajmy się, związany z rocznicą 30-lecia Okrągłego Stołu. Być może z elementem, który był ostatnio testowany we Francji, czyli który Emmanuel Macron wprowadził w reakcji na protesty żółtych kamizelek, czyli trwająca dwa miesiące debata na bardzo różnych szczeblach społecznych, od najniższego lokalnego aż po szczebel ogólnokrajowy, w której bylibyśmy w stanie odbudować pewnego rodzaju niepolityczny i niezinstytucjonalizowany dialog na temat wspólnoty politycznej na kolejne 30-lecie w Polsce, a następnie dojść do jakiegoś katalogu i kodeksu wspólnych wartości i rozpocząć ich wprowadzanie w Polsce w taki sposób, aby zmienić kulturę polityczną oddolnie. Brzmi ambitnie, ale w sam raz coś, co można zrobić przez najbliższe 30 lat. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Brzmi ambitnie, tak jak przystało na wypowiedź Fundacji Batorego, więc bardzo dobrze. Panie ministrze, zapraszam. Dziękuję bardzo. Kiedy będziemy gdzie indziej, pan profesor użył tego sformułowania i wydaje mi się, że wyłącznie w odniesieniu do tej perspektywy możemy myśleć o nowej integracji, czy o Nowym Ładzie, bo dopóki nie będzie tej perspektywy, to można wyłącznie obniżać tempo, obniżać skalę politycznego napięcia, chociaż to i też będzie bardzo trudne. Natomiast to, jak będzie wyglądał Nowy Ład i nowa praktyka, no, zależy nie tylko od polityków, ale także od elit społecznych, bo te w moim przekonaniu przez długie lata abdykowały ze swoich ról. No i jeśli nie powrócą do ról służebnych, to na pewno nowa większość nie zaprowadzi ładu, który przyniesie jakieś formy integracji. Ja chcę mówić o trzech rzeczach, które są ważne i które są w polu odpowiedzialności elit. Tak? To znaczy, jakiego państwa będziemy wymagać? Czy poprzestaniemy na restauracji, czy będziemy chcieli zbudować demokrację konstytucyjną i standardy lepsze niż przed 2015 rokiem? Czy się godzimy z tym, że w Polsce są całe obszary bezprawia? Tak? To znaczy, że można zbudować w dużym mieście osiedle bez przedszkola, żłobka i szkoły. I takie osiedle istnieje 5 lat. Tak? Czy się na to godzimy? Czy się na to nie godzimy, tak? Czy godzimy się na to, żeby przestrzeń w mieście była obszarem decyzji wyłącznie deweloperów? Tak bywa w niektórych miastach. Czy wymuszamy odpowiedzialność publiczną? Już problem reprywatyzacji gruntów warszawskich pominę. Więc to jest kwestia skali ambicji i dotyczy też tego, co jest najbardziej przeżywane przez środowiska opozycyjne, co także osobiście przeżywam, to znaczy rządy prawa, niezależność sądów. Tak? Czy chcemy sądów niezależnych i sprawniejszych niż te, które były przed 2015 rokiem, czy wystarczy nam po prostu polityczne zwycięstwo? A to też, to nie zależy wyłącznie od procedur, ale także od kultury, tak? Od kultury elit społecznych, w tym wypadku także kultury tej grupy, jaką są sędziowie. Tak? Czy na przykład taka przemiana, jaką rekomenduje sędzia Gwizdak w wywiadzie udzielonym Ewie Siedleckiej, że wreszcie orzeczenia sądu będą komunikatywne, zrozumiałe dla opinii publicznej. Jest możliwa czy nie? Tego się nie da zapisać w procedurach. Tak? To jest kwestia kultury. Znaczy zerwania z kulturą asekuracji, bo orzeczenia są niezrozumiałe, dlatego że panuje kultura asekuracji, uciekania od indywidualnej odpowiedzialności. My możemy tworzyć presję w jednym kierunku, a w kierunku wzmożenia ambicji i jeśli tego nie będziemy czynić, to
to wolno sądzić, że to ryzyko podziału będzie silne, dlatego że część opinii publicznej identyfikującej się z PiS-em na pewno zareaguje pozytywnie na to, że polskie państwo będzie z czasem bardziej efektywne, skuteczne, lepsze. Ja nie mam złudzeń, że strategia Jarosława Kaczyńskiego będzie strategią wzmacniania konfliktu i ukazywania swoim sympatykom nowego państwa jako państwa obcego. No ale wiele zależy od tego, czego my będziemy chcieli w tej nowej sytuacji. Druga rzecz, no to jest okazywanie empatii dla gorszego losu. Ja podam przykład z Belgii. Tak? 3 lata temu górnicze Mons było europejską stolicą kultury. Głównym przesłaniem Mons był szacunek dla górniczej przeszłości. Okazało się, że Van Gogh tam zaczynał swoją twórczość. Głównym przesłaniem był szacunek dla historii tego regionu. Nie spotkałem się z podobną inicjatywą kulturalną w Polsce. Spotkałem się w latach 90. z ucieczką od trudnego losu, tak? Z ucieczką od trudnego losu, a nie z... Pod Newcastle jest dobry uniwersytet. Tam Polacy studiują, Durham. Istnieje wolność naukowa, ale poza jednym obszarem. Nie można okazywać lekceważenia dla górniczej przeszłości tego regionu. To jest wykluczone. No, znamy wiele przypadków, kiedy nasze koleżanki, nasi koledzy okazywali po 1989 roku pogardę dla gorszego losu. To nie jest tak, że tego nie było. To było bardzo, bardzo silnie obecne. I trzecia rzecz, no to jest batalia o kształt patriotyzmu. Tak? To znaczy, no, jestem głęboko przekonany, że jednym z kluczy do przyszłości jest republikański, inkluzywny patriotyzm w odpowiedzi na wynaturzenia, którego dopuściło się Prawo i Sprawiedliwość. Tak? A nie kosmopolityzm, czy przeciwstawianie nowoczesności patriotyzmowi jako takiemu. To jest bardzo, bardzo istotne. I wreszcie sfera, którą sygnalizowano przed południem, zmian społecznych w odniesieniu do Kościoła. Tak? Jestem głęboko przekonany, że zajdzie proces, w którym Kościół hierarchiczny na poziomie biskupów przestanie pełnić wyróżnioną rolę społeczno-polityczną, że to na pewno będzie konsekwencja tego procesu. I dobrze, że się tak stanie. Ale w nowej rzeczywistości chrześcijanie wierzący nie mogą odczuwać tej dyskryminacji, którą dzisiaj odczuwają przeciwnicy PiS-u. Tak? Nie można odpowiadać dyskryminacją na dyskryminację. To będzie bardzo ważny czynnik budowania Nowego Ładu i co więcej, trwałości nowego ładu, bo drugiej stronie będzie zależało na jej prowizoryczności, na podtrzymaniu jakby walki dwóch wspólnot politycznych. To jest bardzo delikatny problem, ale kładę szczególnie nacisk na to, że nie na stosunek do Kościoła, nie na stosunek do instytucji, tylko na to, jak będą w sferze życia społecznego, nie politycznego, czuli się ludzie wierzący. Rzeczpospolita po prostu powinna być autentycznie dobrym domem dla wierzących i niewierzących. To też w dużym stopniu zależy od tego, czego my będziemy oczekiwać od nowej władzy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panom za ciekawe wystąpienia i inspirujące. Niestety państwa muszę zmartwić, że będę bardzo limitowała czas wystąpień. Nie, no bo mamy ograniczony dostęp. Bardzo proszę, rozpoczynamy dyskusję. Bardzo proszę, pan Krzysztof Zagórski, tak. Dziękuję. No, tematem tej konferencji jest jak zszyć Polskę. I ja bym wrócił do pytania, które już padło, zostało zadane przez pana Kaszczyszyna, jeśli nie mylę nazwiska, tak? Dobrze? Dziękuję. Mnie się to pytanie bardzo podobało i również podobała mi się odpowiedź pańska na to pytanie. Skrótowa wprawdzie, ale jednoznaczna. Otóż pan Dorn lubi odnosić się do starożytnych Greków, to ja mu zrobię przyjemność i odniosę się do Arystotelesa.
Otóż co Arystoteles mówił na temat jedności, jednolitości? Mówił tak, jeśli będziemy to próbowali wprowadzać, to będziemy się przesuwać w kierunku od symfonii do monotonii. Będziemy zmieniać rytm w jednotakt. To tyle Arystoteles. Natomiast popatrzmy sobie na to, po co jest demokracja. Ja pana najmocniej przepraszam, tak, ale jest dużo... Ja rozumiem, szybciutko wobec poproszę, tego. Demokracja nie ma sensu bez konfliktu. Ona jest po to, żeby rozwiązywać konflikty. Gdyby nie było konfliktów, to demokracja byłaby do niczego niepotrzebna. Mam przykłady dążenia do społeczeństwa bezkonfliktowego wcześniej, moralnej jedności narodu później, były nam doskonale znane i skutki tego również były nam znane. Czyli wobec tego nie zszywać, tylko pytanie należałoby sobie postawić, jak się ładnie dzielić. I tutaj też już padały pewne propozycje. Natomiast jest to bardzo trudne. Ja zwrócę uwagę, że na przykład w obecnej chwili było ostatnio bardzo niewiele, ale były takie głosowania w parlamencie, które były prawie jednogłośne. Obie partie powinny się z tego cieszyć, a obie partie wstydliwie właściwie ukrywały ten fakt. Nie był on w mediach podkreślany. To jest przykład tylko. Czyli widzę tutaj wiele trudności, skoro mam się skracać, to tylko można powiedzieć tak, że rzeczywiście może trzeba szukać tych metawartości. Tylko że nawet te metawartości mogą być różnie rozumiane. A ja jestem pesymistą, dlatego że mamy wyjątkową sytuację, mianowicie w Polsce polityka łączy się ze sprawami czysto personalnymi. Jeżeli prezes najważniejszej partii uważa, że strona przeciwna zamordowała mu brata, bliźniaka na dodatek, co jak psychologowie twierdzą jest jeszcze ważniejsze od normalnego brata, to tutaj nie ma miejsca na wspólne, nawet na gojenie się. To tylko tyle. Panie marszałku, bardzo proszę, pan Marek Borowski. Dziękuję. Ja właśnie wspomniałem w poprzedniej części, jakie znaczenie dla tematu, który dzisiaj omawiamy, miała katastrofa smoleńska i to, co się po niej działo i ten podział społeczeństwa, który nastąpił i nie nastąpił przypadkowo, tylko nastąpił, został wywołany świadomie z konsekwencjami ogromnymi, to znaczy spór dotyczący na przykład uchodźców, aczkolwiek istotny, absolutnie nie miał tego ciężaru gatunkowego, co sprawa katastrofy smoleńskiej, gdzie część elity, część klasy politycznej oskarżono o morderstwo po prostu, a wszystkich jej zwolenników o tych, którzy to morderstwo popierają. To spowodowało głębokie rany i one trwają do teraz. Ponieważ Jarosław Kaczyński w dalszym ciągu prowadzi politykę, on się już oczywiście wycisza w tej chwili ten temat, ale rany zostają, prowadzi w dalszym ciągu politykę konfliktu, więc trzeba sobie zdawać sprawę, że dopóki on będzie kierował, to te wszystkie pomysły, które tutaj mamy, one nie będą mogły być w ogóle wdrożone. To znaczy żadna tolerancja ze strony drugiej, szacunek i tak dalej nie pomogą. Więc rozumiem, że mówimy o sytuacji, w której rządzi inna ekipa, która chciałaby jednak ten stan rzeczy zmienić. I tutaj jak wysłuchałem Wawrzyńca Smoczyńskiego, to przed oczami, kiedy powiedział o tym, że trzeba budować wspólnotę opartą na wartościach, to tak jakbym słyszał Lecha Wałęsę oraz biskupa Jędraszewskiego, który też chce budować na wartościach.
Pytanie, na jakich wartościach? To trzeba określić, to znaczy to muszą być tego rodzaju wartości, które są no, na przykład no, jednoczące jakoś, prawda? To znaczy wspólne dla różnych grup światopoglądowych i tak dalej. Więc wydaje mi się, że i tutaj nadaję na tej samej fali, co Kazimierz Ujazdowski, zresztą pisywaliśmy na ten temat odrębnie. Ale już konkluzję poproszę. I mniej więcej podobnie, tak, że trzeba przyjąć zasadę, że polityka jest oczywiście polityką partyjną, w tym sensie, że partia ma swój program i go wdraża. Natomiast instytucje są państwowe. I w związku z tym kwestia formowania tych instytucji, działania tych instytucji, jak służba cywilna, jak telewizja publiczna, jak funkcjonowanie parlamentu z uwzględnieniem roli opozycji, jak spółki Skarbu Państwa, obsadzanie ich, transparentne funkcjonowanie władz, przestrzeganie zasad etycznych, język, którego się używa, że to wszystko powinno być oparte na zasadach obiektywnych, pluralistycznych, kompetencji. I wówczas stopniowo będzie można przekonywać ludzi do tego, że jest to istotna zmiana. Ostatnie zdanie. Trzeba pamiętać o tym, że ta nowa ekipa, która dojdzie do władzy, jeżeli dojdzie, oby, to nie będzie miała lekkiego życia. Będzie miała poważne problemy ekonomiczne. Będzie miała strajki na ulicach, ponieważ roszczenia są w tej chwili rozdęte. I jeżeli zastosuje zasadę, wygraliśmy, robimy co chcemy, albo też będzie stosowała tę samą zasadę podboju państwa, którą stosuje PiS, to po prostu tej konfrontacji nie wygra. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Artur Wałek, profesorze. Dziękuję bardzo. No ja chciałem zaproponować trochę inne myślenie, nie w kategoriach wartości, tylko raczej w kategoriach, o których mówił pan doktor Kubicki, myślenia w kategoriach konkretu. O co mi chodzi? Mianowicie, powiem skąd mi się to wzięło. Wzięło mi się to z uczelnia, na której pracuję, to jest Jezuicki Uniwersytet. Praca z migrantami jest jednym z priorytetów jezuitów na najbliższe dziesięciolecie. Realizujemy projekt, który mniej więcej polega na podnoszeniu kompetencji kulturowych migrantów ukraińskich w Polsce. I właściwie nie ma tygodnia, żebym nie rozmawiał z jakimś Ukraińcem, który opowiada mi, jak jest fajnie w Polsce. Ale jest fajnie w Polsce, no właśnie na takim poziomie, pieniądze nie są najważniejsze. Najważniejsze jest pewne bezpieczeństwo, możliwość planowania codziennego życia. I wydaje mi się, że możemy myśleć o zszywaniu Polski przez odwołanie się do tej kategorii, no właśnie, jakiegoś Lebensweltu, który jest nam wspólny. No to mówiliśmy o tym, że ten konflikt jest konfliktem świata polityki, maksymalnie 50% Polaków, tak? Te pozostałe 50% nie chodzi na wybory, ale żyje w tym wspólnym z tymi plemionami właśnie jakimś świecie życia codziennego. I przez odwołanie się do tego, do pewnego konkretu, moglibyśmy myśleć w kategoriach tworzenia, no właśnie, nie wspólnoty wartości, ale wspólnoty pewnego życia. I teraz, no, fajnie wymyślone, tak mi się wydaje, tylko jak to zinstytucjonalizować? Co to by mogło znaczyć? Nie wiem, ale na pewno dobrym krokiem jest decentralizacja. Oczywiście, że ma rację pan profesor Rychard, że to jest pewna dekoncentracja niektórych konfliktów, ale jest to też pewna podmiana priorytetów, tak? To znaczy, jeżeli radni nie będą, nie tak, jakby priorytetem powinno być chronienie tej sfery, która dzisiaj nie jest spolityzowana i nie jest objęta tym plemiennym konfliktem właśnie przed rozszerzaniem się. Jeżeli radni nie będą zmuszani do zajmowania stanowiska w sprawach politycznych,
zmuszani przez polityczne centrale albo przez kalkulacje, że idą kolejne wybory, no to, to wydaje mi się, że istnieje pewna możliwość stworzenia świata, w którym będą się spotykali ze swoimi przeciwnikami i rozmawiali właśnie o smogu, o tym, jak poradzić sobie, już kończę, jak poradzić sobie ze złą reformą oświaty. Tak? To bardzo piękna postawa tam jednego z radnych krakowskich, który mówił, nie zgadzam się z tą reformą całkowicie. Mówił dlaczego, ale musimy jakoś ją wprowadzić w życie dla dobra naszych dzieci. Tak? To, to jest ta postawa. Wiemy, że wasze wartości są nie do zaakceptowania. Wiemy, że na pewnym poziomie toczymy spór, natomiast ten świat życia codziennego powinien zostać wyjęty spod tego, z tych ram konfliktu. Dziękuję bardzo. Krystyna Skarżyńska. Pani profesor, proszę. Najpierw do profesora Rycharda. Rozróżnienie, szycie i gojenie. To jest bardzo ważne rozróżnienie, ale mam problem z tym, że nie może się goić coś, gdy rana jest bez przerwy odnawiana. Przecież my się wzajemnie ranimy. Więc chyba najpierw trzeba zrobić coś takiego, żeby powiedzieć stop, ale to jest bardzo trudne. A drugi problem, może jeszcze ważniejszy, do pana Wawrzyńca Smoczyńskiego, bo to jest tak, że rzeczywiście język w tej chwili Polaków jest językiem wspólnotowym. To nie jest tak, że nie ma badań nad wartościami, jest bardzo dużo. Proszę zajrzeć do międzynarodowych czasopism psychologicznych, jest dużo badań nad wartościami Polaków i rzeczywiście się przesuwają wartości Polaków zdecydowanie wobec wspólnotowych, ale tu też jest wielki podział między PiS-owcami, że tak powiem, i PO-owcami. Jedni są wspólnotowi, drudzy nie są wspólnotowi. Ale ja mam poważniejszy problem, chociaż podoba mi się ten pomysł, że trzeba rozmawiać, jak najszerzej rozmawiać, bo to jest ta też uczenie radzenia sobie z demokracją, prawda, przez to, że się człowiek uczy porozumiewać, uczy negocjować, uczy coś, ale wspólnota jaka? I mnie się wydaje, że pan zanadto idzie, tak mi się wydaje, ku wspólnocie identycznej. A dla nas jest ważna, dla większości i w ogóle we współczesnym świecie, wspólnota różnorodności. I problemem w Polsce dla mnie, już chciałam to powiedzieć wcześniej, ale się spóźniłam, więc niedokładnie słyszałam, co było mówione przedtem, że problemem nie jest tyle polaryzacja, ile podkreślanie polaryzacji i nieakceptowanie nawet małych różnic. Musimy być podobni, a my jesteśmy różni i trzeba właśnie, może właśnie te debaty powinny pokazywać, że nawet wtedy, gdy mówimy o tych metawartościach, to się różnimy i że jest masa dowodów na to, że dopiero różnice i ich akceptacja są budujące, że to jest fantastyczne, jak właśnie różnorodność grup powoduje, że idziemy naprzód i jest nam dobrze. No i jeszcze też mam taki problem, że te metawartości to jest tak bardzo humanistyczne wartości. I rzeczywiście, jak pan to mówi, to sobie myślałam tak, no tak, może w Polaku, jak to ktoś napisał, jest za dużo Polaka, a za mało człowieka, ale to tak jedną debatą się nie załatwi, ale to coś takiego jest. Może gdyby było więcej tego humanizmu, to łatwiej by nam było te różnice zaakceptować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan profesor też się zgłosił, ale powiem szczerze, że nie wiem, czy dojdziemy i czy będzie czas. Niestety. Ania Wójcik, pani profesor, proszę. Ja bym chciała nawiązać do projektu, o którym pan profesor Rychard powiedział, czyli inkubatora umowy społecznej i może powiem parę rzeczy, na których nam zależy jako stowarzyszeniu a propos zszywania. Po pierwsze, to mówię w swoim własnym imieniu, uważam, że potrzebna jest nam pewna détente w tej wojnie ideologicznej i ona dla mnie osobiście jest oparta na pewnej empatii, niekoniecznie może dla polityków, ale dla ludzi o innych wartościach, innych poglądach. I uważam, że bez pewnej empatii dla ludzi, którzy inaczej myślą,
bardzo trudno będzie cokolwiek poszywać. Po drugie, zgadzam się z panem profesorem Wołkiem, że trzeba budować na tym, co już dzisiaj działa i to, co też w poprzednim panelu było mówione, że jednak te lokalne społeczności działają o wiele lepiej. I to nie jest tylko poziom miast, ale na przykład ja w ostatnich 3 miesiącach odwiedziłam 14 województw i ponad 200 samorządowców, lokalnych liderów spotkałam, rozmawiając właśnie o ideach inkubatora umowy społecznej. I najbardziej się bałam jechać do tak zwanych liberalnych miast we wschodniej Polsce, bo wszyscy ostrzegali mnie, że mnie na taczkach wywiozą, w tym Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie. I tam odkryłam bardzo ciekawą rzecz, a rozmawiałam z prezydentami wszystkich tych miast i z politykami, ale też rozmawiałam z szefem Rady Miejskiej z Zielonej Góry, który jest z PiS-u, więc mam też z drugiej strony odsłuch. I wyobraźcie sobie państwo, że oni się nie boją tej drugiej partii w regionach. Ani jedna osoba nie powiedziała, że się boi PiS-u w Podlaskiem, PiS-u w Podkarpackiem, w Lubelskiem. Oni się boją tej drugiej partii w Warszawie. I wydaje mi się, że to jest naprawdę ważna rzecz, że wszyscy mówili naprawdę, że lokalnie są w stanie się dogadać. Myślę, że to jest coś, na czym można budować, po pierwsze, a po drugie, przechodząc może do większej liczby spraw pragmatycznych, które po prostu trzeba uregulować, żeby na tym budować współpracę i to zszywanie. I naszą konkretnie propozycją, jakby mogło to wyglądać, jest modelowa karta wojewódzka. Mam tutaj kilka egzemplarzy, ale jeżeli państwo by chcieli zobaczyć, jak to rozwiązanie mogłoby działać, jak te instytucje w zdecentralizowanej Rzeczpospolitej mogłyby wyglądać, to zapraszam na naszą stronę zdecentralizowana.rp.pl. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Wiedziałam, że będzie reklama, ale będąc na konferencji chciałam, żebyś Aniu to powiedziała. Pan Mikołaj, bardzo mi przykro, panie prezesie, nie udzielę już głosu. Dobrze, ja tylko może taki bardzo krótki komentarz do wypowiedzi pana Ujazdowskiego dotyczące polityki pamięci. I to rzeczywiście z jednej strony absolutnie się zgodzę, że na poziomie państwa przez ostatnie 2 dekady, czy nawet dłużej, obserwowaliśmy bardzo intensywną politykę zapominania, ale równolegle zachodził zupełnie inny proces, wręcz eksplozji pamięci wspólnot lokalnych. Zresztą Wrocław jest tutaj moim zdaniem modelowym przykładem, gdzie udało się pogodzić wręcz traumatyczną pamięć poniemiecką i przekuć to w atut. Znajdziemy wiele takich przykładów, gdzie przypominanie pamięci poniemieckiej, pożydowskiej, postrobotniczej wychodziło właśnie od społeczności lokalnych. W Galicji wiele małych byłych sztetl przywraca pamięć pożydowską, ale wychodzi to od wspólnoty lokalnej. Tu jeden taki przykład. Polskie ruchy miejskie, które uczyniły wiele dla polityk miejskich, kiedy się zawiązywały około tam kilkanaście lat temu, głównie były skoncentrowane na polityce pamięci i dziedzictwie. To ich bardzo różniało od tych europejskich odpowiedników. Kwestie mieszkaniowe, socjalne w te kilkanaście lat temu w ogóle interesowały polskie ruchy miejskie. One dopiero kilka lat temu zaczęły wchodzić na agendę, więc to też to wychodziło od lokalnej wspólnoty. I tutaj też bym się odniósł do tego wypowiedzi z poprzedniego panelu, że też musimy zwracać uwagę, że mamy dwa poziomy języka. Ten język państwa, który dążył do zapominania, ale z drugiej strony mamy zupełnie inny proces przywracania pamięci, wręcz eksplozji pamięci. Zwłaszcza świetnym przykładem jest tutaj pamięć poniemiecka i pożydowska. W polskiej kulturze te dwie figury stanowiły tradycyjnego obcego, a okazuje się, że jest odtwarzana przez lokalnymi zasobami ta pamięć i pożydowska, i poniemiecka. Dziękuję bardzo. Ostatni głos, bardzo proszę. Teraz ja, dziękuję. Bo pierwsze zastrzeżenie, zawsze czuję się trochę niekomfortowo i mam taki silny pokusę bycia przekornym, kiedy jesteśmy na takim poziomie patosu, jaki tutaj był zarysowany i przez opis sesji, zwłaszcza przez głos pana Smoczyńskiego. Głębia pęknięcia, fundamentalny podział, rozkład tradycyjnych struktur, wojna polsko-polska. To tylko z tego krótkiego opisu panelu, który tutaj jest. I nie, ja wiem, ale pan pięknie tą poetykę się potem wpisał swoją wypowiedzią. Więc jedna rzecz, ale to już toczyło się podczas tej dyskusji od rana, że być może aż tak dramatyczna diagnoza sytuacji nie jest. Teraz druga kwestia związana z tymi głosami, które padały dotyczącymi konkretu i czym jest wspólnota. Z jednej strony
mamy takie przeskoki trochę poziomów, kiedy dyskutujemy o wspólnocie. Z jednej strony wspólnota to jest to jakieś miejsce właśnie, gdzie można zrobić coś konkretnego. Wspólnota lokalna, gdzie można kontrolę społeczną sprawować przez bezpośrednie kontakty. Ludzie wchodzą w relacje, mogą odnieść się do dokładnie tych samych miejsc i burmistrz może zachować władzę, dlatego że ludzie widzą konkretne efekty jego działań. Kiedy zaczynamy przenosić to pojęcie na poziom wspólnoty państwowej, to już mamy kłopot, bo mówimy w przykładzie naszego kraju, państwie, gdzie mieszka ponad 38 milionów ludzi. I gdybyśmy chcieli mieć tutaj jakieś elementy konkretne łączące tę wspólnotę, podam przykład, bardzo przecież taka praktyka w polskiej polityce nie tak dawno temu była używana. Donald Tusk, będąc premierem, mówił, że on nie uprawia polityki, tylko buduje mosty, tylko robi coś konkretnego, ale właśnie to coś konkretnego wtedy jest tylko i wyłącznie symbolem mającym połączyć tą rzekomą wspólnotę. Wspólnotę wyobrażoną, bo jest to właśnie wspólnota, która może funkcjonować dzięki siłą pewnych mitów, fikcji, które powodują, że jesteśmy w stanie coś dalej robić wspólnie. Ale kiedy patrzymy na postrzeganie przez socjologię, często bardzo skonfliktowane między sobą nurty teoretyczne mówiące o tym, co się dzieje, że społeczeństwo utrzymuje się razem. Możemy patrzeć na ten nurt integracyjny. Tu się odwołam do bardzo dawnej teorii przez Ralfa Dahrendorfa pod koniec lat 50. budowaną. Mówi, że społeczeństwo ma to janusowe oblicze. Z jednej strony możemy myśleć, że jesteśmy zintegrowani wokół jednych wartości, ale z drugiej strony pokazuje, że integruje nas konflikt i bez przymusu ta wielka wspólnota nie będzie istniała. I tutaj w tej dyskusji zabrakło mi tego wspomnienia, że potrzebujemy, żeby funkcjonować jako wspólnota państwowa na tym wyższym poziomie, jakichś mechanizmów przymusu także, które będą wykluczały na przykład tych, którzy notorycznie łamią wspólne zasady funkcjonowania. I ostatnia uwaga dotycząca wspólnoty wokół wartości w Polsce, przynajmniej moim zdaniem jest dosyć duża zgoda co do wartości. Kłopoty się pojawiają, na przykład takich wartości jak rodzina czy życie. No, to nie budzi to kontrowersji. Kłopoty się pojawiają. W teorii socjologicznej odróżniamy wartości od norm. Kiedy mamy mieć praktyczne... Poproszę konkluzję. Konkluzja, praktyczne wskazówki dotyczące, jak się zachować wobec tych wartości. Przykład przez cały okres od upadku komunizmu, jeśli uznajemy życie za wartość, kiedy ono się zaczyna i jak przejść do praktycznego decydowania, na przykład czy można zgodzić się na aborcję. Tak, to wywołuje gigantyczny konflikt polityczny wywołany tym, jak przełożyć na praktyczne regulacje dotyczące tego, jak odwołujące się do wartości. Dziękuję bardzo. Aliku, pozwolisz, że ja nie będę robiła zakończenia, to proszę, masz głos. Rozumiem też, że słowem wstępnym, słowem podsumowania, bo panowie mają głos ostatni. Proszę. To ja podziękuję. Mogę podziękować wszystkim za uczestniczenie, ale skorzystam w związku z tym, że mi udzieliłaś głosu przedtem odbierając, powiem parę słów. To znaczy to, co mówił Wawrząc Moczyński, to jest wzruszające, to jest piękna utopia, prawda? Tylko to praktyka jest taka, że Polska jest jednym z krajem o najwyższym poziomie nieufności wzajemnej, prawda? Co już mówi o wspólnocie bardzo wiele, o możliwości prawda, konstruowania wspólnoty. Już nie mówiąc o tym, że wspólnota polityczna, demokratyczna, to jest ta wspólnota, która umie zarządzać konfliktami. I jedna jeszcze uwaga w związku z tym, co tu było powiedziane, to się stało jednym z interesujących tematów podjętych przez Andrzeja Rycharda, jeżeli chodzi o tę koncepcję decentralizacji przez przedstawicieli inkubatora tutaj obecnych w paru osobach. To jest pasjonująca, bardzo ciekawa debata i my zaproponujemy, w związku z tym, że Fundacja przygotowała inny projekt decentralizacji, zaproponujemy dyskusję, bo to jest bardzo ważny temat. Natomiast kontynuując to, co powiedział Andrzej, powiem, że to mi się wydaje zdumiewające, że Polska jest krajem unitarnym, że to jest tradycja zupełnie inna niż niemiecka, włoska,
Polska, innymi słowy, państw powstałych bardzo późno jako państwa zunifikowane. Czyli innymi słowy, to co grozi tak naprawdę przy takiej koncepcji decentralizacyjnej, to jest w gruncie rzeczy podział do zaborów, bo to są jedyne istotne, obecne ciągle w świadomości społecznej podziały. Oczywiście jest Śląsk, który jest specyficznym regionem, tam jako region może istnieć. Natomiast to jest bardzo, bardzo poważne niebezpieczeństwo i tutaj jest problem. To jest bardzo, bardzo interesująca koncepcja, która zamiast decentralizacji decyzji i konkretnych rozwiązań proponuje decentralizację na poziomie wartości. Czyli innymi słowy na tym poziomie, który powinien jednoczyć właśnie to, co powiedział Andrzej. Tożsamość narodowa, czyli innymi słowy, to jest koncepcja, która kwestionuje samo pojęcie tożsamości narodowej. Powstają wtedy tożsamości religii. Ja mógł podać konkretne przykłady, które są z Polski wzięte. To znaczy, do czego może prowadzić decentralizacja i podejmowanie decyzji na poziomie pewnych regionów w sprawach fundamentalnych, sprawach wartości, które normalnie jednoczą wspólnotę narodową. Prawda? Także to jest, moim zdaniem, to jest pasjonujące. Jako intelektualny eksperyment to jest bardzo interesująca koncepcja, która jest na pewno warta dyskusja. Jako praktyczne, tu podzielam Andrzeja głos, jako praktyczne rozwiązanie polskich problemów ja jestem dość sceptyczny, ale to jest inny temat. Bardzo dziękuję. Do następnej dyskusji. Tak jest, bardzo dziękuję i wywołany profesor, bardzo proszę. Dwie uwagi. Pierwsza do wypowiedzi Krystyny Skarżyńskiej, co robić z raną, która się odnawia? Odpowiem w języku chirurgicznym. Są dwa sposoby. Można zszyć z góry i wtedy ona się nadal odnowi, albo taką ranę się zostawia i ona się goi przez tak zwane ziarninowanie. Czyli od spodu zaczyna rosnąć nowa tkanka. Jest to proces bardzo długi, ale ona bliznowaceje i ona wtedy przestaje się odnawiać jak gdyby. W międzyczasie na to mamy antybiotyki, panie profesorze. Mam nadzieję, że jeszcze wciąż działające. Druga kwestia, która wydaje mi się być bardzo istotna. Ktoś poruszył problem Polaków nieuczestniczących w polityce. Rzeczywiście, musimy sobie zadać pytanie, jak wielkiej części naszej populacji ten podział, nad którym tutaj strasznie się pochylamy z ogromną troską, dotyczy. Być może on dotyczy jednak rzeczywiście tylko połowy Polaków. Jeżeli mierzylibyśmy to nieuczestnictwo, nieuczestnictwem w wyborach, to zapewne połowy. Natomiast ja sądzę, że jednak ludzi nieuczestniczących w polityce jest wyraźnie mniej niż tych, którzy nie chodzą na wybory. Jest bardzo duża grupa ludzi, którzy są zmobilizowani do aktywności, a w każdym razie do jakiegoś czucia i zastanawiania się nad polityką, którzy jeszcze na wybory nie chodzą, ale których ostatnie rządy przez ostatnie 3 lata przybliżyły do polityki. Oni nie muszą chodzić na wybory, natomiast to nie jest tak, że oni są wszyscy poza polityką. Także uważam, że choć problem Polaków poza polityką nadal istnieje, ta grupa jednak się też zmniejsza i nie powinna być utożsamiana wyłącznie z grupą osób nieuczestniczących w wyborach, która jest dużo, dużo większa niż ci niezainteresowani polityką. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. No więc piękne hasła, piękne idee, proszę. Tak, fakt, że wzruszyłem Alika i skłoniłem do nazwania mojego pomysłu utopijnym, mnie tylko utwierdza w przekonaniu, że to jest właściwa droga. A propos wykonanie. Tak. Jak się idzie ten próg, na pana miejscu, to we przód skądinąd. No to będziemy szukać. Zarządzanie konfliktem, tak jak powiedziałem w swoim wystąpieniu, jest oczywiste, że konflikt jest integralną częścią demokracji, jest bardzo potrzebny do tego, żebyśmy się spotykali w naszej różnorodności. Broń Boże, nie chodzi o to, żeby konflikt wyeliminować, sprawić, żeby życie polityczne stało się monotonne. Mam poczucie, że zgodzimy się, tak jak siedzimy w tym pokoju, że monotonne to życie polityczne w Polsce nie jest, a konfliktu jest za dużo. Demokracja jest nieefektywna i dyskurs polityczny i debata polityczna jest nieefektywna, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów w Polsce i znajdowanie, skupianie się na rzeczach ważnych, więc chodzi o obniżenie temperatury i o ubezpieczenie wspólnoty politycznej przed samozagładą, której no, po części jesteśmy świadkami w ciągu ostatnich 3 lat. Znaczy, jeżeli patrzymy na poziom polaryzacji i napięcia między obozami politycznymi i niezdolności do jakiegokolwiek dialogu,
To jest wstęp do rozpadu wspólnoty politycznej. Jeśli chodzi o to, co mówiła profesor Skarżyńska, znów nie postuluję jednorodności. Wspólnotę rozumiem jako właśnie wspólnotę ludzi różnych, po to ona jest, bo jeżeli jesteśmy podobni, to już zakładamy plemię. Więc w pełni się zgadzam z tym, że celem tego ćwiczenia byłoby stworzenie przestrzeni do tego, żeby umieć się pięknie różnić i akceptować siebie nawzajem w tej różnorodności, a też prowadzić rozmowę. Badania nad wartościami są oczywiście mi dobrze znane. Wiem, że Polacy są dobrze przepadani od strony wartości. To, co mnie intryguje w tym przedsięwzięciu, to właśnie nie jest to, żeby pytać Polaków, znaczy nie dokonywać elicytacji, tak? Czyli wydobywania z Polaków, co oni myślą deklaratywnie, tylko wciągnąć ich w rozmowę na ten temat, tak? Czyli sprowadzić, doprowadzić do dialogu także między ludźmi, którzy pozornie mają, znaczy, którzy mają różne światopoglądy, żeby zobaczyli, że coś ich łączy, to a propos Polaka w człowieku i człowieka w Polaku. I wreszcie na koniec też prostując, no, sens tego ćwiczenia, jeżeli mówiłem o debatach makronowskich we Francji, jest właśnie taki, żeby nie zrobić tego metodą lat 90., czyli zadekretować odgórnie, co z poziomu oświeconych elit jest słuszne i mądre, tylko wykonać pewnego rodzaju eksperyment społeczny, tak? Polegający na rozmowie po to, żeby to poszło oddolnie, a nie było dekretowane odgórnie. Czyli tak naprawdę zbudować pewnego rodzaju samoświadomość wartości politycznych. To jest to, co mi przyświecało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja nie wiem, czy tak naprawdę takie ruchy się trochę nie zaczęły. Na razie robią to bardziej partie, ale jeżdżą, ale rozmawiają. Czy to doceniamy, czy nie, jakie to ma efekty, ale jest jakieś takie próba poszukiwania. Można powiedzieć, że we własnych obozach zgoda, ale coś może drgnie. Też krótko odpowiem na, w żadnym razie nie lekceważę tego, że samorządy czy wspólnoty lokalne podejmowały rozmaite rzeczy w zakresie pamięci, tak? I jeśli chodzi o Wrocław, to wielu z tych przedsięwzięciom po prostu pomagałem, ale mnie chodzi po prostu o okazywanie szacunku dla przegranych czy dla przegranego losu, tak? No wyobraźcie sobie w telewizji francuskiej sytuację, w której chłopak występujący w konkursie na piosenkę amatorską wybiera patriotyczną piosenkę francuską i jest wykpiony. To jest możliwe? Aliku, to nie było możliwe, a w Polsce to było możliwe. Piosenek francuski. Ale nie kpijmy z tego, a to w Polsce było możliwe. Parę lat temu. To było możliwe. A poza tym no, już każdy z nas pamięta rozmaite przypadki, w których okazywano lekceważenie dla losu przegranych, czy dla gorszego losu. I temu towarzyszy jeszcze jedna rzecz bardzo smutna, to znaczy niezdolność do autoironii, tak? To znaczy nieuzdolność elit do autokrytycyzmu. Czy państwo znacie sztukę, w której polska inteligencja ironizuje na swój temat? A nie, no tak, tak, Gombrowicza, nie, to Gombrowicza, tak, ale polski, ale, no tak. A nie, no Mrożek, to nie, no dobrze, no to Gombrowicz, tak, no Gombrowicz i Mrożek przyszedł nam w sukurs, natomiast w kulturze aktualnej właściwie tego nie ma. No w filmie tego nie ma, Woody Allena nie ma, polskiego Woody Allena nie ma. No ale jest amerykański. Natomiast to, co tworzy nadzieję, no to, że ludzie... Dzień Świra? No dobrze, widzę się. A nie, no, ale to były dobre czasy, to były inne czasy. Dobrze, to były inne czasy. To były dobre czasy, w których inteligencja miała podmiotowość. Ale chcę przejść do innego, do bardziej optymistycznego wątku, mianowicie głos pana marszałka Borowskiego i fakt, że ludzie z różnych parafii ideowych no myślą o tym, żeby nowy porządek polityczny czy nowy ład polityczny miał
ambitny kształt i nie tylko odbudowywał Polskę ze zniszczeń, do których doprowadziła Prawo i Sprawiedliwość, ale żeby to były standardy wyższe niż w latach poprzednich, no to to jest czynnik nadziei. No i że struktura sytuacji, jak powiedział pan marszałek Borowski, jest taka, że jeśli nie będziemy robić polityki ambitnej, to ona nie będzie miała trwałych perspektyw. To dziękuję bardzo. No tylko jedna tylko uwaga. Znaczy, zasadniczo się nie zgadzam z panem, ponieważ właściwie wszystkie partie, które w Polsce wygrywały wybory, wygrywałyby wybory, podlizując się tym, którym się nie udało. No to tak nie było. Dlaczego się pan ze mną nie zgadza? No dlatego, że zawsze się pochylano właśnie. Czy uczciwie, czy nieuczciwie i czy serio, czy nie serio, to jest inna sprawa. Ale ja nie przypominam sobie żadnej partii, no może poza Platformą, która wygrała w otwarty sposób, mówiąc tak, my reprezentujemy interesy tych, którym się udało. Pochylano się nad tymi, którym się nie udawało. Ale ja mówiłem, panie profesorze, o postawie elit społecznych, nie polityków. Nie strategii wyborczej partii politycznej, tylko o zachowaniu elit społecznych. Też nie jestem przekonany. No nie wiem. Nie wydaje mi się, żeby tak było. To ja bym chciała powiedzieć, że zawsze mi się wydawało, że w kraju, gdzie 90% deklaruje się jako katolicy, z szacunkiem do drugiego człowieka nie będziemy mieli problemu, czy w skali mikro, czy w skali makro, czy do czy spersonalizowanego, czy właśnie grupowego. Niestety, no tu mamy jakąś porażkę. Ale to też o tym było mówione. Drodzy Państwo, przyspieszyłam tak, że głosu niektórym nie dałam. Bardzo przepraszam, ale w czasie się wyrobiłam tak, jak miałam do zapięć. Mam nadzieję, że pozostał pewien niedosyt po naszej dyskusji, a nie przesyt. Tak jak Alik już zapowiedział, kolejne już nam się i planowaliśmy kolejne debaty, ale już nam się urodziły właśnie dzięki Państwa wypowiedziom, dzięki Państwa spojrzeniu i pewnej inspiracji. Jest jednak niedosyt dyskusji, ale skoro jest niedosyt dyskusji, to też nas to bardzo cieszy, no bo i staramy się być takim miejscem do debaty i mamy nadzieję to też rozprzestrzeniać. Bardzo serdecznie dziękuję. Aliku, widzę, że musisz. Bardzo Państwu dziękuję. Nie zniechęcić się, nie udać się. Nie, to jest pierwsza z trzech konferencji, które też 30. rocznicę powstania fundacji niejako honorują. Następna będzie Europa. Polska w Europie, to znaczy gdzie? Taki będzie jej tytuł i to będzie jeszcze w miesiącu kwietniu i później w miesiącu czerwcu 30-lecie polemiki 30-lecia. Innymi słowy, to będzie obrazoburcze dość, to znaczy to nie będzie świętowanie 30-lecia, tylko podejmowanie takich tematów, kto naprawdę jest źródłem, gdzie naprawdę jest źródło 89 roku, kto kogo zdradził, prawda, czy był alternatywny model rozwoju gospodarczego i czy Polacy dojrzeli do demokracji. To będą tematy czterech sesji tej ostatniej konferencji w czerwcu. O. Dziękuję ogromnie za cierpliwość. Tych, którzy zdołali, pozostali, jest nas w sumie sporo. I do następnego spotkania. Dziękuję bardzo.